Ludzie podżynali sobie gardła, wieszali się, strzelali w głowę, wyskakiwali z kamienic, robili truciznę. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku History Hiking. Dziś będzie o mieście, które było najdłużej broniącą się twierdzą III Rzeszy i zapłaciło za to potężną cenę. Praktycznie całe uległo zniszczeniu. Mowa tu o Wrocławiu, a w czasie wojennym o Festung Breslau. Tylko przy samym oblężeniu straciło tutaj życie 80 tysięcy cywilów. I nie tylko z rąk Rosjan, ale także z rąk samych Niemców. Dlaczego? Dlatego, że w czasie Festung Breslau za jakiekolwiek niepokojące słowo przeciwko Führerowi i Rzeszy groziła albo kula w łeb, albo stryczek. Partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Nowak Mosty, spółka z o.o. z Dąbrowy Górniczej, która zajmuje się szeroko rozumianym budownictwem mostowym, zarówno kolejowym, jak i drogowym. A efekty tych prac widać na całym Dolnym Śląsku. Firma ta wykonuje konstrukcje stalowe i żelbetowe, w tym kratowe, zespolone, żelbetowe sprężone, prefabrykowane. Stosuje nowoczesne technologie skracające termin wykonania oraz pozwalające pokonać szczególne przeszkody. Nowak Mosty to szybkość, jakość i terminowość. Jak się skończy odcinek, ja zadzwonię do spółki z o.o. Nowak Mosty i zapytam się ich z mojej ciekawości, jakie mosty zbudowali na Dolnym Śląsku, po których na przykład jeżdżę. A teraz zapraszam już na odcinek o ostatniej twierdzy Hitlera. Idąc sobie dzisiaj tym mostem, zastanawiam się, ilu Wrocławian, przemierzając rano trasę do swojej pracy albo zajęć oczywiście, które mają w tym mieście, zdaje sobie sprawę, że ten most zbudowali Polacy. I to w 1959 roku. Znaczy zaczęto w 1954, a skończono w 1959 roku. Tu oczywiście istniał most Leisenbrücke, ale ten most niemiecki został zniszczony podczas walk o Festung Breslau. Tchórze i defetyści staną pod murem. Zostaną natychmiast rozstrzelani albo powieszeni na najbliższej latarni. Ktoś, kto nie wierzy w ostateczne zwycięstwo, skończy marnie. Terror w środku miasta sięgnął zenitu. Za jakiekolwiek drobną, jakąkolwiek uwagę wobec Führera, wobec ostatecznego zwycięstwa, groziła kara śmierci. Spektakularnie tutaj w rynku rozstrzelano wiceburmistrza Wrocławia, Wolfganga Spielhagena. Hanke wykorzystał sytuację, że Spielhagen poprosił o wyjazd do Berlina. To spowodowało, że mógł go oskarżyć o tchórzostwo. I w oświadczeniu, które podpisał Gauleiter Hanke, brzmiało, iż Spielhagen jest tchórzem, nie chce zajmować zaszczytnego stanowiska, nie chce walczyć do końca i w ogóle na wszystkim mu nie zależy. Rozstrzelano go tutaj 28 stycznia 1945 roku, a podziurawione kulami ciało wrzucono do Odry. Psychoza narastająca w oblężonym mieście osiągała granice ludzkiej wytrzymałości. Nie tyle ze strachu przed Armią Czerwoną, a to przecież dobrze wiemy, co żołnierz sowiecki robił, szczególnie z kobietami, co przed własnymi żołnierzami, a szczególnie aparatem bezpieczeństwa Rzeszy, SS-manami, członkami NSDAP i innego rodzaju fanatykami, z których rąk można było stracić życie za jakiekolwiek malutkie, drobne słowo na niekorzyść przeciwko Führerowi czy ostatecznemu zwycięstwu. Po zbrodniczym rozkazie Karla Hanke
który 19 stycznia 1945 roku wydał rozkaz, aby 700 tysięcy cywilów, ludzi opuściło miasto w największej i najbardziej srogiej zimie, ludzie zdali sobie sprawę i stracili nadzieję, że Wrocław nie będzie miastem otwartym. A 660 tysięcy ludzi, którzy mieszkało we Wrocławiu, przecież w 1945 roku w styczniu było tu ich ponad milion. To ta nadzieja trysnęła. Co się wtedy stało? Nastąpiła potężna fala samobójstw. Ludzie podrzynali sobie gardła, wieszali się, strzelali w głowę, wyskakiwali z kamienic, robili truciznę. Tylko z 23 na 24 stycznia 1945 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego odnotowano w jedną noc 40 samobójstw. Od początku wybuchu II wojny światowej Wrocław nie był narażony na działania wojenne. Mieszkańcy niemieccy Wrocławia nie znali tak naprawdę nalotów i skutków II wojny światowej. Takich, jakie znali mieszkańcy na przykład Warszawy, stolicy Polski, która była od 1939 roku systematycznie bombardowana i terroryzowana przez okupanta niemieckiego. Tutaj dopiero w sierpniu w 1944 roku ogłoszono, że miasto to zostanie twierdzą. A dwa miesiące później na Wrocław spadły pierwsze bomby. W nalocie zginęło 69 osób. 70. ofiarą była młoda pokojówka Maria. Ona nie była ofiarą nalotu. Ona była ofiarą fanatycznego terroru, jaki już panował w Festung Breslau. Otóż z rozbitej kamienicy, od rosyjskich oczywiście bomb, wyleciały przedmioty ich właścicieli. I leżały na ulicy. Maria zaczęła je zbierać. Był to obrus, damska bielizna, narzuta kobieca i oczywiście mały srebrny pierścionek. Za defetystyczną postawę, jeżeli chodzi właśnie o szabrowanie i grabież mienia Rzeszy, została zgilotynowana. W marcu 1945 roku następuje zmiana na stanowisku głównego komendanta twierdzy Wrocław. Hansa Achfena zastępuje Hermann Nichow. Gauleiter Hanke uważa, że ten pierwszy jest zbyt pasywny. O, może nawet spróbować poddać miasto Rosjanom. Drugi to twardy dowódca, który na pewno swoim drylem i żelaznym charakterem będzie bronił Festung Breslau do ostatniego naboju i do ostatniego żołnierza. Hanke i Nichow nie pałają do siebie entuzjazmem. Pierwszy jest żołnierzem, drugi fanatykiem, aparatczykiem partyjnym. Ale ustalają, że Festung, czyli twierdza Wrocław, potrzebuje lotniska i budują most. Może nie taki, jak jest za moimi plecami, ale bardzo ważnego innego mostu, bez którego Festung Breslau nie mogłoby się bronić, nie mogłoby istnieć. Oczywiście bronić się w myśl fanatycznej nazistowskiej idei. Do ostatniego żołnierza i do ostatniego naboju. Wiarę za Führera i wielką tysiącletnią Rzeszę. Festung Breslau potrzebowało lotniska. To w Strachowicach wpadło bardzo szybko w ręce Rosjan. A to w Gondowie było tylko 1000 metrów od frontu. A więc lądujące samoloty z zaopatrzeniem dla właśnie broniących twierdzy były narażone na ataki przeciwlotniczej artylerii sowieckiej i ponosiły bardzo potężne straty. Dlatego właśnie postanowiono, aby wybudować lotnisko w środku miasta. I wybrano w Śródmieście dawną, długą ulicę z przepięknymi budynkami, Kaiserstrasse. I ten pas lotniska miał się ciągnąć od dzisiejszego mostu Szczytnickiego do Kaiserbrücke, czyli tu, gdzie jestem dzisiaj, do mostu Grunwaldzkiego. To był zbrodniczy rozkaz. Ta budowa pochłonęła od około 10 do 15 tysięcy istnień ludzkich. Mówiło się, gdzie idziesz? Idę umrzeć za lotnisko Niechofa i Karla Hankego. Spędzono z całego Wrocławia około 60 tysięcy ludzi do pracy przy budowie tego lotniska. Wyburzano przepiękne kamienice, wyburzano kościoły, klasztory, gmachy użyteczności publicznej, które tu istniały od XIX wieku. W myśl ślepej wiary i furii za Hitlera.
Tak jak nadszedł zmierzch dzisiejszego odcinka, tak również nadszedł kres i zmierzch Festung Breslau. 6 maja 1945 roku ogłoszono kapitulację tej ostatniej twierdzy Adolfa Hitlera, kiedy tak naprawdę Hitler nie żył już od 6 dni, kiedy Berlin poddał się 4 dni wcześniej. 80 dni oblężenia Wrocławia kosztowało życie 80 tysięcy cywilów, w tym 3 tysiące na skutek samobójstw. Zginęło 6 tysięcy żołnierzy niemieckich, 23 tysiące ranni. To 60% stanu garnizonu Wrocław. Rosjanie ponieśli też duże straty. 65 tysięcy, w tym 8 tysięcy zabitych. Około 90 tysięcy cywili zginęło podczas zbrodniczego marszu w zimę, tej ewakuacji, którą wydał Kat i rzeźnik Wrocławia Karl Hanke. Jedną z ewakuowanych z Wrocławia była Ilse, siostra kochanki, a później żony Adolfa Hitlera, Ewy Braun. Ona wyjechała stąd pociągiem. Kiedy dojechała do Berlina, czekała na nią limuzyna SS i apartament w hotelu, który również miała Ewa Braun. Całe powitanie z Ewą Braun Ilse zepsuła, bo zaczęła opowiadać, co tu widziała, co widziała na Śląsku. I zaczęła opowiadać Ewie, że Adolf Hitler wciąga Rzeszę i Niemcy w otchłań, w bezczelustną otchłań. Ewa Braun skwitowała, że Ilse straciła zmysły i należy ją rozstrzelać. Czy jesteście zainteresowani tym, co robili żołnierze Armii Czerwonej, kiedy wkraczali na tereny III Rzeszy? Zapraszam Was do odcinka Noc Grozy. Link do tego odcinka znajdziecie w opisie pod filmem. To na tyle w dzisiejszym odcinku History Hiking. Do zobaczenia w każdy czwartek o 20 i w każdą niedzielę o 20. Dobranoc. Serdecznie pozdrawiamy naszych mecenasów. Wspierają nas Tomasz Barabasz, Radosław Burczyk, Admingo 50, Awid 20, Grzegorz Barszcz, Bajker Budzyk, Witold Chojecki, Artur Chojecki, Gildorf K., Karol K., Marcin Lukomski, Alsenał Militaria, Galicja Production, Konrad Słomka, Małgorzata Sobczak, Wojciech Sroka, Bartłomiej Żurowski, Michał Folga, Michał Chmielarczyk, Wojciech Bryski, Remigiusz Golanowski, Mirosław Kanak, Anna Kudła i Damian Ślęp. Bardzo Wam za to serdecznie dziękujemy.